witam ponownie po przerwie z sali 226 w gmachu głównym Politechniki Warszawskiej. Wracamy na drugą połowę meczu. Intuicja prowadzi z wiedzą 1-0. Teraz musimy sobie wprowadzić jeszcze pewne pojęcia. Mianowicie prawdopodobieństwo warunkowe. Prawdopodobieństwo warunkowe obliczamy wtedy, kiedy wiemy coś więcej. Posiadamy informację o zajściu zdarzenia B. No i bardzo łatwo zauważyć, że często, aczkolwiek nie zawsze, to może zmienić szansę zajścia zdarzenia, które nas interesuje, zdarzenia A. Prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia A pod warunkiem B, oznaczamy P od A, kreska B, definiuje się jako prawdopodobieństwo zajścia obu tych zdarzeń naraz podzielone przez prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia, o którym wiemy, że zaszło. Tylko oczywiście prawdopodobieństwo zajścia tego zdarzenia jeszcze zanim do niego doszło. Tak? I teraz można zauważyć, że no, z tamtej równości wynika, że to jest, że prawdopodobieństwo zajścia obu tych zdarzeń naraz to jest prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia B razy prawdopodobieństwo zajścia A pod warunkiem, że zaszło B. Można sobie ten wzór narysować. Można go zinterpretować na rysunku. Mianowicie zaczynamy, no znowu mamy, to jest gałąź drzewa i mamy najpierw zdarzenie B, potem zdarzenie A. Przy krawędzi prowadzącej do B umieszczamy prawdopodobieństwo zdarzenia B. Natomiast przy krawędzi prowadzącej od B do A umieszczamy prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia A, jeśli zaszło B, czyli to jest prawdopodobieństwo przejścia od B do A. Tak? Czyli można powiedzieć, że mam dojść do miasta A, dochodzę do tego miasta drogą przez miasto B i prawdopodobieństwo, że mi się uda dotrzeć całym do tego miasta A, to jest iloczyn. Prawdopodobieństwo dojścia do miasta B razy prawdopodobieństwo dojścia do przejścia tego odcinka pomiędzy A i B. No i tak naprawdę, jak się to narysuje, to wydaje się, że ten wzór jest intuicyjny, prawda? Że to się mnoży, to się wydaje dosyć naturalne. Nie dodaje na pewno, tak? Że żeby obliczyć prawdopodobieństwo przejścia całej drogi, czyli odwiedzenia A i B, to muszę pomnożyć prawdopodobieństwo dojścia do B przez prawdopodobieństwo przejścia odcinka pomiędzy B i A. No, tutaj macie przykład, taki może nieskromny trochę, na to, że prawdopodobieństwo warunkowe no jest potrzebne i to, że właśnie to, o czym powiedziałem, że posiadanie pewnej dodatkowej informacji może zmienić prawdopodobieństwo interesującego nas zdarzenia. Jeżeli sobie przyjmiemy, że zdarzenie A mówi, że uczeń zdał maturę z matematyki, a zdarzenie B mówi, że obejrzał ten wykład, to co? No to prawdopodobieństwo tego, że zdał maturę z matematyki, jeśli wiadomo, że obejrzał wykład, i prawdopodobieństwo, że zdał maturę bez informacji o tym, czy obejrzał wykład, no nie muszą być takie same. Ja nie twierdzę, że to prawdopodobieństwo warunkowe jest większe, może jest mniejsze, może po obejrzeniu tego wykładu tak ma namieszane w głowie, że zmniejszą mu się szanse na zdanie matury, ale tym niemniej no, zakładam, że jakiś wkład będzie. Dobrze, rozważmy teraz znowu doświadczenie polegające na rzucie dwiema monetami. I pytanie jest takie. Jakie jest prawdopodobieństwo, że na obu monetach wypadł orzeł, jeśli wiadomo, że na jednej z nich, na którejś z nich, wypadł orzeł? No więc oczywiście, my już wiemy, że trzeba założyć, że monety są rozróżnialne, żeby można było korzystać z klasycznej definicji prawdopodobieństwa. Wiemy, że omega jest czteroelementowa. No i teraz wprowadźmy sobie dwa zdarzenia. Zdarzenie O1 mówi o tym, że orzeł wypadł na co najmniej jednej monecie. Czyli to jest tak naprawdę to zdarzenie, o którym wiemy, że ono zaszło. Tak? I zdarzenie O2 to jest z kolei zdarzenie, którego prawdopodobieństwo chcielibyśmy policzyć. Mianowicie orzeł wypadł na obu monetach. No więc można zauważyć, że tak, że zdarzeniu O1 no, sprzyjają trzy zdarzenia elementarne z omegi. Tak? Orzeł na co najmniej jednej monecie, to znaczy albo dwa orły, albo na pierwszej orzeł, na drugiej reszka, albo na pierwszej reszka, na drugiej orzeł. Natomiast zdarzeniu O2, mówiącemu, że orzeł na obu monetach, odpowiada jedno zdarzenie elementarne. Czyli korzystając ze wzoru, który przed chwilą żeśmy poznali, prawdopodobieństwo, że na obu monetach wypadł orzeł, pod warunkiem, że na jednej z nich
wypadł orzeł, że posiadamy informację, że na co najmniej jednej jest orzeł, to będzie tak, prawdopodobieństwo iloczynu tych dwóch zdarzeń, części wspólnej tych dwóch zdarzeń, a łatwo zauważyć, że częścią wspólną tych dwóch zdarzeń jest zdarzenie o dwa, tak? Bo ono się zawiera w zdarzeniu o jeden. No i prawdopodobieństwo, że one oba zajdą naraz, wynosi 1/4, tak? Bo to jest prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia o dwa w tym wypadku. Tak? To jest prawdopodobieństwo tego, że będą na obu monetach orły. Natomiast dzielimy to przez prawdopodobieństwo tego, że na co najmniej jeden z monet wypadł orzeł, a prawdopodobieństwo, że na co najmniej jednej z monet wypadł orzeł, wynosi 3/4, ponieważ zdarzeniu o jeden sprzyjają 3 zdarzenia spośród 4. No i teraz dzieląc 1/4 przez 3/4 wychodzi nam 1/3. Tak? Czyli posiadając informację, że na której z monet wypadł orzeł, na drugiej z nich nie wiemy co, to prawdopodobieństwo, że na obu jest orzeł, wynosi 1/3. No to dochodzimy do takiego paradoksu, o którym chciałem opowiedzieć i być może jest szansa na bramkę dla wiedzy, zobaczymy. Paradoks córek. Mamy daleką kuzynkę, wiemy, że ma 2 dzieci i wiadomo, że jedno z tych dzieci to jest córka, a interesuje nas pytanie, jakie jest prawdopodobieństwo, że drugie dziecko to też córka, że ta kuzynka ma 2 córki. Po co? No, na przykład wybieramy się z wizytą i chcielibyśmy prezenty kupić i zastanawiamy się, czy lalki kupić, czy samochód. Tak? A głupio nam pytać tą kuzynkę, no bo wstyd, prawda? My to powinniśmy wiedzieć. Przecież my powinniśmy nawet wiedzieć, jak te dzieci mają na imię. Jak możemy takich rzeczy nie wiedzieć? No więc można zauważyć, że to jest bardzo podobny problem do tego, co rozważaliśmy przed chwilą. Po pierwsze, bardzo ważne, trzeba założyć, że te dzieci są rozróżnialne. No, teoretycznie mogą być bliźniaki, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby te dzieci w jakiś tam sposób oznakować. My już wiemy, że takie, czy pomalowanie na jakiś kolor, prawda? My już wiemy, że to nie zmienia prawdopodobieństwa, że możemy takie sztuczki robić. Czyli, mam nadzieję, wszyscy się zgodzą, możemy założyć, że dzieci są rozróżnialne. Mama na pewno je potrafi rozróżnić. Czyli mogę się umówić, że mam pierwsze dziecko i drugie dziecko. Albo dziecko o numerze 1 i dziecko o numerze 2. No więc są oczywiście 4 możliwości, tak? 2 córki, 2 synów, córka, syn i syn, córka. Zdarzenie, o którym wiemy, że zaszło, mianowicie, że jedno z dzieci to córka, no jemu odpowiadają 3 zdarzenia elementarne. Albo są 2 córki, albo jest tak, że córka to jest pierwsze dziecko, a drugim jest syn. No można mówić oczywiście starsze, młodsze. Tak? A trzecia możliwość to jest taka, że syn to jest pierwsze dziecko, a córka jest drugim dzieckiem. Czyli 3 zdarzenia elementarne z 4 sprzyjają temu zdarzeniu, o którym wiemy, że zaszło. Natomiast zdarzenie, którego prawdopodobieństwo nas interesuje, że ta kuzynka ma 2 córki, temu zdarzeniu odpowiada 1 zdarzenie elementarne. Tak? Sprawa oczywista. 2 córki. Czyli jest 1 z 4. Widzicie? Jeżeli się orła reszkę zastąpi przez córkę i syna, to jest dokładnie ten poprzedni przykład. Tak? I wychodzi, że prawdopodobieństwo, że ma 2 córki, jeśli wiadomo, że jedno z dzieci, nie wiadomo które, czy starsze, czy młodsze, jest córką, wynosi 1/3. No dobrze. A jeżeli my teraz dodatkowo wiemy, że to jedno z dzieci nie tylko jest córką, ale jeszcze ma na imię Hermenegilda. To imię tutaj nie jest przypadkowe. Chodzi o to, żeby to było rzadkie imię. No, tu mi się chyba zgodzicie. Nie wiem, jest na sali jakaś pani o takim imieniu? Nie widzę. No to możemy przyjąć, że rzadkie. Teraz zdarzenie elementarne córka no, podzieliło nam się na 2. Hermenegilda i nie Hermenegilda. Tutaj oznaczone przez H i NH. Zobaczcie, co się zrobiło z omegą. No omega oczywiście zrobiła się 8-elementowa. Co więcej, w omedze nie ma zdarzeń jednakowo prawdopodobnych. Poprzednio było. No aha, poprzednio oczywiście zakładając, że synów i córek jest mniej więcej tyle samo, można było oczywiście założyć, tak, że sytuacja jest analogiczna do rzutu monetą. Prawdopodobieństwo, że jest córka jest takie samo jak prawdopodobieństwo, że jest syn i wynosi 1/2. No teraz oczywiście już nie. Dlatego, że na przykład, no to na czerwono zaznaczone, 2 córki o imieniu Hermenegilda. No, jeśli posiadanie jednej z Hermenegildy jest mało prawdopodobne, no to co dopiero 2. A jeszcze do tego dodajmy fakt, że
ta kuzynka byłaby na tyle mądra, że miałaby dwie córki i obu dałaby tak samo na imię. Tak? No, to też. Czyli właśnie można to czerwone zdarzenie odrzucić, stwierdzić, że tutaj prawdopodobieństwo jego wystąpienia jest prawie zerowe. Natomiast oczywiście no, łatwo zauważyć, że wśród pozostałych są bardziej i mniej prawdopodobne. Te z Hermenegildą są na pewno mniej prawdopodobne. Tak? No dobrze, to teraz mamy policzyć, że ma dwie córki, jeśli wiadomo, że jedno z dzieci ma na imię Hermenegilda. No więc zdarzeniu mówiącemu, że jedno z dzieci ma na imię Hermenegilda, odpowiadają cztery zdarzenia elementarne. Tak? Starsza córka, nie Hermenegilda, młodsza Hermenegilda, jedno. Drugie, starsza Hermenegilda, młodsza córka, nie Hermenegilda. Trzecie, starsza Hermenegilda, młodszy syn. Czwarte, starszy syn, młodsza Hermenegilda. No i teraz można przyjąć, że te zdarzenia są jednakowo prawdopodobne. Dlaczego tak można przyjąć? No bo jeżeli Hermenegilda jest bardzo, bardzo rzadkim imieniem, no to zdarzenie nie Hermenegilda to właściwie jest tak samo prawdopodobne jak zdarzenie córka. Tak? Większość córek to nie Hermenegildy. Czyli zdarzenie B składa się z czterech zdarzeń jednakowo prawdopodobnych. Natomiast zdarzenie A, którego prawdopodobieństwo chcielibyśmy obliczyć, wiedząc, że zaszło B. No ono mówi, że ma dwie córki i jedna z nich to Hermenegilda. No to tutaj są dwa zdarzenia elementarne. Starsza córka nie ma na imię Hermenegilda, młodsza jest Hermenegilda. I drugie, starsza Hermenegilda, młodsza nie Hermenegilda. No więc my wiemy, że zaszło B, czyli zaszło któreś z tych czterech zdarzeń elementarnych. A interesuje nas prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia A. Czyli prawdopodobieństwo, że ma dwie córki, jeśli jedna z nich, nie wiadomo czy starsza czy młodsza, ma na imię Hermenegilda, wynosi jedna druga. Tak? Bo dwie z tych czterech możliwości odpowiadają sytuacji opisanej w zdarzeniu A, że dwie córki i jedna z nich to Hermenegilda. Czyli jak było wiadomo, że jedno z dzieci to córka, to prawdopodobieństwo, że ona ma dwie córki, wynosiło 1/3, a jak wiadomo, że ma na imię Hermenegilda, to to prawdopodobieństwo wynosi 1/2. Chyba intuicja dała se strzelić bramkę. Tak? Zwróćcie uwagę, dlaczego bramka jest dla wiedzy? No dlatego, że ja to wszystko policzyłem. Tu nie było magii. Natomiast intuicja prawdopodobnie wam krzyczy cały czas, że on oszukuje, że coś tu nie gra. No ale jest czarno na białym. Będzie sobie można potem to obejrzeć. Że przeanalizować jeszcze na spokojnie, że tutaj tak naprawdę żadnego oszustwa nie ma. No dobrze, to teraz, żeby rozwiązać już paradoks Monty Halla, muszę wprowadzić taki wzór, który jest bardzo często używany, często jest źle też używany, mianowicie wzór Bayesa. Wprowadźmy sobie pojęcie zupełnego układu zdarzeń. Zupełny układ zdarzeń to jest po prostu podział omegi tak naprawdę. Podział omegi na rozłączne podzbiory i taki, że suma to jest cała omega. Czyli innymi słowy, każde zdarzenie elementarne należy do dokładnie jednego zbioru z tego zupełnego układu zdarzeń. Czyli można powiedzieć, skoro one są rozłączne i każde zdarzenie elementarne należy do dokładnie jednego z tych zdarzeń, tworzących ten zupełny układ zdarzeń, to ja mogę powiedzieć, że w wyniku doświadczenia losowego zawsze zachodzi dokładnie jedno z tych n zdarzeń tworzących zupełny układ zdarzeń. Czyli no, w szczególności tego się używa jako układu przyczyn. Tak? Mamy jakieś zjawisko, które wystąpiło i wiadomo, że spowodować to mogło ileś przyczyn, każda z nich wyklucza pozostałe. I wtedy ten zbiór przyczyn właśnie powinien tworzyć zupełny układ zdarzeń. No można sobie to wyobrazić jako taki tort podzielony na kawałki. Omega to jest tort i kroimy na kawałki. Każdy okruszek tortu, czyli każde zdarzenie elementarne należy do dokładnie jednego kawałka tortu. Tak? Czyli mamy, na przykład można powiedzieć, że mamy drogi do szkoły. Jak idziecie do szkoły, to pewnie każdy z was ma więcej niż jedną potencjalną drogę do szkoły, żeby się nie zanudzić, czasami idziecie dłuższą. Tak? No więc, jeżeli już doszliśmy do szkoły,
to wiemy, że ten fakt spowodowała dokładnie jedna z przyczyn. Poszliśmy i którąś drogę żeśmy sobie wybrali. I te możliwe drogi dojścia do szkoły właśnie tworzą zupełny układ zdarzeń, bo zawsze wybieram dokładnie jedną, tak? Można użyć właśnie zupełnego układu zdarzeń, żeby modelować przyczyny zajścia pewnego skutku. I teraz tak zwany związek przyczynowo-skutkowy bardzo fajnie modeluje się na drzewku w taki sposób, że tak, najpierw mamy korzeń, od korzenia wychodzi po jednej krawędzi do każdej z możliwych przyczyn i przy tych krawędziach mamy prawdopodobieństwa zajścia przyczyn. Następnie od każdej z przyczyn odchodzi jedna krawędź do skutku. O, możemy założyć, że interesuje nas jakiś jeden konkretny skutek, który on albo zaszedł, albo nie. Tak zero-jedynkowo. Tak? Czyli od każdej przyczyny odchodzą dwie gałęzie, dwie krawędzie. Jedna do zdarzenia mówiącego, że skutek wystąpił. Druga, że skutek nie wystąpił. Albo doszliśmy do szkoły, albo nie doszliśmy do szkoły. Tak? Poszliśmy do kina. Czyli wtedy oczywiście, znaczy wybór drogi mógł spowodować to, tak? Wybór przyczyny, wybór drogi do szkoły mógł spowodować, że zamiast dotrzeć do szkoły, trafiliśmy do kina. No bo akurat droga prowadziła koło kina. I teraz przy tych gałęziach, które prowadzą od przyczyn do skutków, umieszczamy prawdopodobieństwa warunkowe zajścia skutku, jeśli wiadomo, że zaszła określona przyczyna. No, ja myślę, że łatwo się zorientować, już pozostając przy tym przykładzie, że w zależności od tego, którą drogą pójdziemy, to mamy większe lub mniejsze prawdopodobieństwo dotarcia do szkoły. No bo jeżeli droga prowadzi właśnie na przykład koło kina, no to jest większa pokusa, żeby zamiast pójść do szkoły, skręcić do kina, tak? Albo nie wiem, koło jakiegoś centrum handlowego, galerii handlowej, tak? To też zakręcimy, żeby sobie obejrzeć, co tam w sklepach się nowego pojawiło na przykład. Nie, wy tak nie robicie oczywiście. Jesteście grzecznymi uczniami. No dobrze, to zacznijmy od pierwszego twierdzenia, o którym chciałem powiedzieć. Twierdzenie o prawdopodobieństwie całkowitym. Otóż przez B oznaczmy skutek i mamy N potencjalnych przyczyn. I zobaczcie, to jest tak, że omega podzielona na te kawałki, na te potencjalne przyczyny, tak? Omega to jest to całe kółko. I w środku jest zdarzenie B. Jak można policzyć wielkość B? Innymi słowy, prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia B. No można to złożyć z takich kawałków, prawda? Można policzyć, jaką część B zawiera A1, jaka część B jest zawarta w A2 i tak dalej, i tak dalej. No ale żeby dotrzeć do tej informacji, to trzeba tak, najpierw wiedzieć, jaką część całego tego tortu stanowi każdy z kawałków, a potem jaką część każdego z kawałków stanowi to coś, co siedzi w środku, ta niespodzianka w torcie, tak? Zakalec, zepsuta część. W środku interesuje nas to, jak dużą część całego tortu stanowi zakalec, ale dowiedzieliśmy się o jego istnieniu już po pokrojeniu tego tortu. No więc zwróćcie uwagę, że żeby określić miarę całego zbioru B, tak, no to można to zrobić w ten sposób, że policzyć część wspólną B i A1, część wspólną B i A2 i tak dalej i potem sumować to, bo to będą rozłączne części. No więc dokładnie tak ten wzór działa, widzimy? Prawdopodobieństwo B to jest prawdopodobieństwo zajścia B i A1 plus prawdopodobieństwo zajścia B i A2 i tak dalej aż do B i AN. I teraz jeżeli zamiast prawdopodobieństwa zajścia obu tych zdarzeń naraz wstawimy prawdopodobieństwo dojścia do przyczyny razy prawdopodobieństwo warunkowe przejścia od przyczyny do skutku, czyli wykorzystamy ten fakt, który tam się pojawił, jak definiowałem prawdopodobieństwo warunkowe, to otrzymuje wzór na prawdopodobieństwo całkowite. I teraz uwaga, bo jeżeli ktoś nie zrozumiał, to teraz to się stanie łatwe. Otóż jeżeli się tę sytuację zamodeluje na drzewku, o którym przed chwilą wspomniałem, czyli mamy przyczyny i mamy dwa możliwe skutki. B, czyli zaszło zdarzenie B, na czerwono jest tutaj zaznaczone, i NB, czyli nie zaszło B. No więc tak, przy gałęziach prowadzących do przyczyn wpisujemy prawdopodobieństwa tych przyczyn, natomiast przy krawędziach prowadzących od przyczyn do skutków wpisujemy
prawdopodobieństwo zajścia skutku pod warunkiem, że zaszła przyczyna. I teraz mamy taki model i mając już ten model, mogę obliczyć prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia B w jaki sposób. Muszę znaleźć wszystkie liście w tym drzewie, które są oznaczone literką B. No to mamy, tak? Tutaj na czerwono zaznaczone. I teraz dla każdego liścia policzyć prawdopodobieństwo dojścia do niego. Dla każdego liścia oznaczonego literką B. No to dla tego pierwszego to będzie prawdopodobieństwo A1 razy prawdopodobieństwo B pod warunkiem A1. Tak? Bo my wiemy, że prawdopodobieństwo przejścia, tak, takiej drogi, to jest iloczyn prawdopodobieństw przy krawędziach, które tworzą tą drogę. Tak? Taką intuicję żeśmy już nabrali, wprowadzając sobie prawdopodobieństwo warunkowe. No i teraz, jeżeli dla wszystkich liści oznaczonych literką B policzę takie iloczyny i dodam do siebie, to właśnie otrzymam ten wzór, który przed chwilą się tam pojawił. Tak naprawdę. Ja mogę nawet cofnąć, żebyście jeszcze się przyjrzeli temu wzorowi, że to dokładnie tak działa. Czyli tak naprawdę tego wzoru nie trzeba wcale pamiętać. Wystarczy umieć stworzyć model i wiedzieć, jak to działa. Tak? Znajduję wszystkie liście oznaczone literką B. Dla każdego liścia liczę prawdopodobieństwo dojścia do niego, mnożąc prawdopodobieństwa przy krawędziach tworzących drogę prowadzącą do niego i dodaję te prawdopodobieństwa. Dlaczego dodaję? No dlatego, że to są oczywiście zdarzenia rozłączne, bo każda z przyczyny występują niezależnie od siebie. Tak? Przyczyny są rozłączne. Zawsze może zajść tylko jedna przyczyna. Czyli jeśli zaszła pierwsza, to nie mogła zajść żadna inna. No dobrze, a teraz co jest ciekawego we wzorze Bayesa? Zresztą pan Bayes to był w ogóle duchowny i on też wymyślił to twierdzenie, a praca została opublikowana po jego śmierci. Nikt za jego życia nie był specjalnie zainteresowany tym twierdzeniem, a okazuje się, że jest ono używane również w czasach nam współczesnych i to często w bardzo poważnych zastosowaniach, takich jak na przykład testy DNA. Przy na przykład poszukiwaniu sprawców jakiegoś przestępstwa. Wzór Bayesa pozwala obliczyć prawdopodobieństwo, że jota przyczyna wywołała skutek B. Czyli odwraca sytuację, bo my znamy związek przyczynowo-skutkowy. My mamy tak, znamy prawdopodobieństwa przyczyn i znamy prawdopodobieństwa tego, że skutek został wywołany przez daną przyczynę. Tak? Wzór Bayesa pozwala odwrócić sytuację. Wzór Bayesa pozwala policzyć prawdopodobieństwo, że to jota przyczyna wywołała skutek B. Czyli ja wiem, że zaszło B, a pytam, jakie jest prawdopodobieństwo, że spowodowała je jota przyczyna. I wzór Bayesa jest bardzo prosty. Jeżeli się już zna ten poprzedni wzór, wzór na prawdopodobieństwo całkowite, to nie ma w tym nic trudnego. Bo tak naprawdę to jest zastosowanie wzoru na prawdopodobieństwo warunkowe, czyli to jest prawdopodobieństwo zajścia obu tych zdarzeń naraz przez prawdopodobieństwo zdarzenia B. Jeżeli prawdopodobieństwo zdarzenia B rozpiszę, wykorzystując twierdzenie o prawdopodobieństwie całkowitym, to wzór Bayesa mówi, że prawdopodobieństwo, że jota przyczyna wywołała skutek B, to jest po prostu joty składnik tej sumy podzielony przez całą sumę. Czyli należy po prostu policzyć, jak duży jest wkład tego składnika, który odpowiada przyczynie, która nas interesuje, do całej sumy. Czyli tak naprawdę tutaj trudność to już była. Trudność była przy twierdzeniu o prawdopodobieństwie całkowitym. No więc jak to działa na drzewku? No na drzewku działa to tak, że jeżeli mnie interesuje to, jakie jest prawdopodobieństwo, że jota przyczyna wywołała skutek B, to ja muszę policzyć, tak jak poprzednio powiedziałem, prawda, prawdopodobieństwo B, czyli sumować prawdopodobieństwa dojścia do liści oznaczonych literką B i u góry w ułamku napisać prawdopodobieństwo dojścia do B przez jotą przyczynę. Tak? Czyli obliczam prawdopodobieństwo dojścia do B przez jotą przyczynę, tak? I dzielę to przez sumę wszystkich prawdopodobieństw dojść do liścia oznaczonego literką B. Tak? U góry w tym ułamku pisze joty składnik tej sumy, czyli ten, który odpowiada jotej przyczynie, tej, która nas interesuje. No, wzór Bayesa oczywiście
jest bardzo ważny, no bo często jest tak, że my znamy tylko skutek, nie wiemy, co to spowodowało. No, chociażby wszelkiego rodzaju katastrofy. Zwykle przyczyny są ukryte i jeżeli zbiera się komisja, no to komisja musi ustalić właśnie, co spowodowało katastrofę. Wzór Bayesa oczywiście nie wskazuje konkretnej przyczyny, ale pozwala na przykład uszeregować te przyczyny od najbardziej prawdopodobnej do najmniej. Czyli w szczególności pozwala ustalić sensowny harmonogram prac takiej komisji, żeby najpierw zajmować się najbardziej prawdopodobną przyczyną, a na końcu tą najmniej. No dobrze, spróbujmy użyć teraz wzoru Bayesa do rozwiązania takiego najgłupszego zadania. Ja nie ukrywam, że ja ten wzór Bayesa wprowadzam po to, żeby wam wyjaśnić, na czym polega paradoks Monty Halla i dlaczego pan podjął niewłaściwą decyzję na początku. Mamy zadanie takie. Są dwie urny. W pierwszej jest 5 kur białych i 3 czarne. W drugiej 3 białe i 6 czarnych. Wybieramy najpierw losową urnę. No, mamy dwie, tak? Czyli prawdopodobieństwo wybrania urny jest jedna druga. Każdej z nich. Tak? Prawdopodobieństwo pierwszej jest jedna druga i drugiej też. Okazało się, że wylosowaliśmy kurę czarną. I teraz pytanie jest takie. Jakie jest prawdopodobieństwo, że ta czarna kura została wybrana z drugiej urny? Czyli możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że zamiast urn to są na przykład kurniki i widzimy lisa, który wybiega z czarną kurą i nie wiemy, z którego kurnika on go porwał, tą kurę. Tak? No, znamy oczywiście skład w każdym kurniku. Czyli znamy, wiemy, że wylosowano kurę czarną, a nie wiemy, z której urny. No więc oczywiście tutaj problemem często jest określenie, co jest przyczyną, co jest skutkiem. To jest tak naprawdę trudne w korzystaniu ze wzoru Bayesa, stworzenie poprawnego modelu, żeby stwierdzić, żeby nie odwrócić przypadkiem sytuacji. Bo często ludzie źle korzystają właśnie z wzoru Bayesa, odwracając sytuację, myląc przyczyny ze skutkami. Tutaj jest łatwo, bo tutaj jest związek chronologiczny. Zwykle przyczyna powinna poprzedzać skutek, tak? No więc najpierw wybraliśmy urnę, czyli przyczyny to jest wybór urny, a skutek to jest wybranie kury określonego koloru. Bo najpierw urna, a potem z wybranej urny wylosowaliśmy kurę. Dla każdej z urn prawdopodobieństwo jej wybrania jest jedna druga. Teraz mamy kury dwóch kolorów. No i ponieważ w pierwszej urnie jest 5 białych i 3 czarne, to prawdopodobieństwo wylosowania białej, jeśli losowano z pierwszej urny, wynosi 5 ósmych, a prawdopodobieństwo wylosowania czarnej, jeśli losowano z pierwszej urny, wynosi 3 ósme. No i analogicznie dla drugiej urny prawdopodobieństwo wylosowania białej jest 3 dziewiąte, czarnej 6 dziewiątych. Co my mamy policzyć? My mamy policzyć prawdopodobieństwo tego, że losowaliśmy z drugiej urny, jeśli wiadomo, że wylosowano kurę czarną. Czyli my mamy policzyć prawdopodobieństwo zajścia przyczyny, tak? Jeśli wystąpił skutek C. Czyli znam skutek, nie znam przyczyny. Tak? Czyli muszę skorzystać ze wzoru Bayesa, bo właśnie wzór Bayesa pozwala obliczyć prawdopodobieństwo wystąpienia określonej przyczyny, tak? Wywołania skutku przez określoną przyczynę. Wzór Bayesa pozwala obliczyć prawdopodobieństwo wystąpienia przyczyny, jeśli wiadomo, że wystąpił skutek. No to skorzystajmy. Zróbmy sobie drzewko. Najpierw mamy dwie przyczyny. Urna pierwsza, urna druga. Tutaj są narysowane składy tych urn, tak jak to było w treści zadania opisane. No i tak, przy gałęzi prowadzącej do U1 mamy jedną drugą, przy gałęzi prowadzącej do urny U2 mamy też jedną drugą. Teraz przy krawędziach prowadzących do skutków B i C mamy wpisane prawdopodobieństwa warunkowe, odpowiednie, tak? No na przykład tutaj mam prawdopodobieństwo C pod warunkiem U2, bo co? Bo to jest prawdopodobieństwo wylosowania czarnej, jeśli losuję z drugiej urny i to prawdopodobieństwo wynosi 6 dziewiątych. No to jeśli skorzystam ze wzoru Bayesa, to tak. Co jest na dole? Na dole jest prawdopodobieństwo dojścia do liścia C. To popatrzmy, mamy dwa liście C. Do pierwszego to jest tak, jedna druga razy 3 ósme. Do drugiego jest jedna druga razy 6 dziewiątych. Widzimy te drogi? No sumuję to. A u góry w
wpisuje jeden ze składników tej sumy. Który? Ten, który odpowiada tej przyczynie, która nas interesuje. Nas interesuje, jakie jest prawdopodobieństwo, że to, że ta kura pochodzi z drugiej urny. Czyli nas interesuje przyczyna U2. No to wpisuję drugi składnik tej sumy u góry, w ułamku. I wychodzi mi, że prawdopodobieństwo, że ta kura pochodzi z drugiej urny, wynosi 16/25. Ja teraz opuszczę jeden przykład. Nie jest jeszcze. Ten wynik nie jest prawdziwy. Natomiast chciałbym już opowiedzieć o rozwiązaniu paradoksu Monte Hola. Jak starczy czasu, to jeszcze wrócę do tych slajdów, które ominąłem. Na razie wynik jest 1-1. Tak? Ewentualnie za chwilę może się okazać, że któraś ze stron, albo intuicja, albo wiedza strzeli bramkę za 2 punkty. No więc wracamy do początku. Obiecałem rozwiązanie paradoksu Monte Hola. Może zacznijmy w ogóle od tego, kim był Monte Hall. To jest najsłynniejszy paradoks rachunku prawdopodobieństwa, aczkolwiek powiem od razu, że wcześniej ten paradoks też był znany pod nazwą paradoksu trzech więźniów, ewentualnie paradoksu Bertranda. Wie ktoś, kim był Monte Hall? Otóż pewnie większość myśli, że to był matematyk, prawda? Nie. Monte Hall to był pan, który jest współautorem w ogóle tego teleturnieju i przez wiele lat prowadził amerykańską wersję teleturnieju Idź na całość. W polskiej wersji prowadzący był pan Zygmunt Heiser. Pan Monte Hall to w ogóle był Kanadyjczyk, on żyje jeszcze. Prowadził chyba 30 lat ten teleturniej i jest również właśnie uważany za współtwórcę tego teleturnieju. Ja nie wiem, czy nazwa Iść na całość wam coś z czymś się jeszcze kojarzy, bo w Polsce ten teleturniej to przestał być produkowany chyba z 10 lat temu, więc nie wiem, czy mieliście okazję. No, ci, co mieli, to się zorientowali, że to, co na początku robiłem, to tak naprawdę była właśnie gra, tak? Gra taka, jak według zasad z tego teleturnieju. Czyli pan Monte Hall to był prowadzący ten teleturniej. No i wróćmy jeszcze, przypomnijmy zasady. Ten slajd już był na początku. Mamy 3 bramki. Za jedną z nich jest nagroda. Zwykle to był samochód. Za 2 pozostałymi bramkami nie ma nic ciekawego. W zależności od wersji językowej tego teleturnieju, to były kozy, krowy, koty, cokolwiek to było. Generalnie nic ciekawego, jakieś meblościanki, nic ciekawego w porównaniu z samochodem. Zawodnik wybiera 1 bramkę. Wtedy prowadzący odsłania 1 z 2 pozostałych, ale nie dowolną, tylko tą, za którą nie ma nagrody. Prowadzący wie, za którą bramką jest nagroda. W związku z tym pokazuje grającemu bramkę, której on nie wybrał, ale taką, za którą nie ma nagrody. No i następnie robi to, co ja zrobiłem na początku. Pyta się grającego, czy chce zmienić swój wybór. Pytanie brzmi, co powinien ten grający zrobić. No, po tym, co się działo na początku wykładu, wy możecie odnieść wrażenie, że no, należy powiedzieć, nie zmieniam wyboru. Tak? Pan dobrze na tym wyszedł. No właśnie, zostały 2 bramki, prawda? Zostały 2 bramki. Poprzednio to było chyba tak, że ja pokazałem bramkę numer 3, tak? Zostały 2 bramki, bramka numer 1 i bramka numer 2. No i pan zapewne myślał tak, że jedna jest moja, są 2, no to prawdopodobieństwo, że nagroda jest za każdą z nich, jest takie samo i wynosi 1/2, więc nie ma sensu zmieniać wyboru. No właśnie. Otóż. Pytanie o to, co powinien zrobić gracz, zadano w 1990 roku, dokładnie 9 września 1990 roku, pani Marilyn Fossavant, która prowadziła taki kącik porad Zapytaj Merlin w czasopiśmie Parade. Przy czym pani Merlin nie była przypadkową osobą. Osoba, o której zmierzono, i to w dzieciństwie chyba, współczynnik IQ. I wynik tego pomiaru to był 228. To był przynajmniej, nie wiem czy teraz, ale 20 lat temu to był rekord Guinnessa. Zwróćcie uwagę, że paradoks Monte Hola jest całkiem młody. 20 lat to w historii matematyki nic. No i teraz pani Merlin odpowiedziała, że 2/3 wynosi prawdopodobieństwo, że nagroda jest za tą drugą bramką, za tą,
której grający nie wybrał. Zatem należy, opłaca się zmienić bramkę. Do redakcji Parade napłynęło około 10 tysięcy listów. Co ważne, około 10% autorów miało stopień naukowy co najmniej doktora i było matematykami. 92% autorów listów uważało, że Merlin nie ma racji i że wypowiada się na tematy, na których się nie zna. Warto podkreślić jedną rzecz, że takie sytuacje, kiedy pani Merlin mówiła coś kontrowersyjnego, one się już zdarzały wcześniej. Ona na przykład mówiła, że taki kraj jak Polska to leży w Europie. No i wtedy na przykład było tych oburzonych listów powiedzmy 30%. Tak? Tych autorzy 30% listów w tej sprawie uważali, że ona opowiada głupoty, że przecież Polska nie leży w Europie. Rzecz ma miejsce w Stanach Zjednoczonych. Przypominam, oni niekoniecznie muszą wiedzieć, gdzie taki kraj jak Polska leży. Tutaj autorzy listów byli niemalże zgodni, że opowiada głupoty. Warto jeszcze, zanim dojdziemy do rozwiązania tej zagadki, no sobie tutaj przeczytać kilka cytatów z listów, gdzie po prostu no, argumenty były takie, że skoro matematycy jej mówią, że jest inaczej, to niech ona się tutaj w ogóle nie wypowiada, niech przestanie już na ten temat mówić i niech słucha mądrzejszych od siebie. Pokażemy za chwilę, że skompromitowali się ci, którzy atakowali Merlin. Otóż Merlin miała rację. Miała rację, co więcej, amerykańscy psychologowie zrobili takie badania na gołębiach. Znaczy mieli tak naprawdę dwie próby. Gołębi i ludzie, i zarówno gołębie, jak i ludzie grali w tą grę. No, przy czym oczywiście w wersji dla gołębi tą nagrodą to nie był samochód, jak się łatwo domyśleć, bo gołębie prawdopodobnie taką grą by nie były zainteresowane. Nie, tam były trzy pudełka, w jednym z tych pudełek były schowane jakieś ptasie smakołyki. I co się okazało? No, były te dwie grupy badawcze. Na początku zarówno ludzie, jak i gołębie zmieniali bramkę w około 1/3 przypadków. Co się stało po miesiącu? Po miesiącu gołębie zaczęły zmieniać bramkę praktycznie w 100% przypadków. U ludzi odsetek zmieniających bramkę jeszcze zmniejszył się trochę. Co się wydarzyło? Dlaczego ewentualnie to należy przyjąć za argument, że Merlin miała rację, że należy bramkę zmienić? Gołębie nie wiedzą, że są inteligentne. Gołębie uczą się na doświadczeniu. Zaczęły, zaobserwowały po prostu, że jak zmieniają bramkę, to częściej wygrywają. A ludzie? Ludzie mają swoją inteligencję. Intuicja pokazuje, są dwie bramki, nie należy, nie ma sensu zmieniać wyboru. No dobrze, to jak to rozwiązać? Wystarczy zastosować wzór Bayesa. Mamy trzy bramki, oznaczmy je A, B, C. Dla ustalenia uwagi przypuśćmy, że... No tutaj niestety właśnie mam 1, 2, 3, to już może te teczki schowam. Przypuśćmy, że gracz wybrał bramkę A, a prowadzący pokazał, że nagrody nie ma za bramką C. Czyli zostały A i B, A to jest wskazana przez gracza. No i teraz należałoby pokazać, jakie jest prawdopodobieństwo, że nagroda jest za bramką B. Merlin, pani Merlin twierdziła, że prawdopodobieństwo, że nagroda jest za bramką niewskazaną przez gracza, wynosi 2/3. Sprawdźmy to. No więc tak. Co tu jest, co tu są, czym są przyczyny, czym są skutki? No, niewątpliwie przyczyny to jest fakt, gdzie jest nagroda. Najpierw zostały nagrody gdzieś poukrywane, tak? I w zależności od tego, gdzie jest nagroda, to taka bramka była otwierana. Tak? Ten wybór bramki do otwarcia, on nie jest przypadkowy. Tak? On zależy od tego, gdzie jest nagroda. Prowadzący wie, gdzie jest nagroda. No więc tak, załóżmy, że dla każdej z bramek prawdopodobieństwo, że jest za nią nagroda, jest takie samo, wynosi 1/3. No skutki mamy 2. Przy założeniu, że gracz wybrał bramkę A, no to grający, to prowadzący otworzył albo bramkę B, albo bramkę C. I teraz tak. Jeżeli nagroda jest za bramką A, czyli za tą wskazaną przez gracza,
No to taka sytuacja dokładnie była tutaj z panem, bo pan na początku wybrał tą bramkę, tą teczkę, gdzie ja schowałem samochód. Tak? Jeżeli jest tak, że gracz wybrał właściwą bramkę, ale nie wie jeszcze o tym, no to wtedy prowadzący wie, że za obiema pozostałymi bramkami nie ma nagrody, więc otwiera losowo wybraną. Tak? Dla każdej z dwóch pozostałych, B i C, prawdopodobieństwo otwarcia jest takie samo i wynosi 1/2. Natomiast jeżeli nagroda jest za bramką C, czyli gracz wskazał złą bramkę, no to wtedy co? Grający, prowadzący musi otworzyć bramkę B. Tak? Jeszcze raz. Gracz wskazuje A. Prowadzący otwiera jedną z dwóch pozostałych, ale taką, za której nie ma nagrody. Jeżeli nagroda siedzi za bramką C, no to prowadzący jest zmuszony otworzyć bramkę B. Czyli prawdopodobieństwo otwarcia B, jeśli nagroda jest za bramką C, wynosi 1. No i analogicznie, jeżeli nagroda siedzi za bramką B, no to prowadzący musi otworzyć C. A co my mamy policzyć? My mamy obliczyć prawdopodobieństwo, że nagroda jest za bramką B, jeśli, tak żeśmy założyli, dla ustalenia uwagi, przyjęliśmy, że otworzył bramkę C. Czyli wiemy, że otworzył C, zadajemy sobie pytanie, jakie jest prawdopodobieństwo, że nagroda jest za tą drugą niewybraną bramką. Czyli mamy obliczyć prawdopodobieństwo zajścia przyczyny, jeśli wiemy, że wystąpił skutek OC. Czyli to jest sytuacja, która świetnie modeluje się właśnie na drzewku i którą można zanalizować, wykorzystując wzór Bayesa. Rysujemy przyczyny. Do każdej z przyczyn prowadzi krawędź, przy której jest 1/3. Następnie od każdej z przyczyn prowadzimy po jednej krawędzi do każdego z możliwych skutków. No zwróćcie uwagę, że jeśli nagroda jest za bramką B na przykład, no to mamy tylko jeden możliwy skutek, bo wtedy prowadzący musi otworzyć bramkę, pokazać, co jest za bramką C, nie ma wyjścia. No więc prawdopodobieństwo, że nagroda jest za B, jeśli wiadomo, że prowadzący otworzył bramkę C, no to jest tak. W mianowniku u dołu tego ułamka obliczam prawdopodobieństwo dojścia do OC. No to jest tak. Pierwsza droga prowadzi przez NA i tam prawdopodobieństwo dojścia jest 1/3 razy 1/2. Druga droga prowadzi przez NB i tam prawdopodobieństwo dojścia jest 1/3 razy 1. Czyli mamy łączne prawdopodobieństwo tego, że otworzy bramkę C, to jest 1/3 razy 1 plus 1/3 razy 1/2. Tak? No i teraz pytanie, który ze składników tej sumy wpisujemy u góry? No ten, który odpowiada przyczynie, która nas interesuje. My chcemy obliczyć prawdopodobieństwo, że nagroda siedzi za bramką B, czyli nas interesuje przyczyna NB. Tak? Czyli przyczynie NB odpowiada drugi składnik tej sumy. Zatem w liczniku wpisuję drugi składnik. No i teraz wystarczą już tylko proste umiejętności nabyte w szkole podstawowej, operowania na ułamkach, żeby zauważyć, że wychodzi 1/3 przez 1/2, a 1/3 stanowi 2/3 jednej drugiej, czyli odpowiedź to jest 2/3. Po to był ten wzór Bayesa, żeby co? Żebyśmy byli równie mądrzy jak gołębie. Pomyślcie nad jedną rzeczą. Spróbujcie się wczuć w umysł gołębi, które widziały, co robią ludzie. Tak? Ta druga grupa badawcza. No zachowują się, wydaje się, że to jest wyższa forma ewolucji, prawda? Gołębiom się może tak wydawać, że taki duży, prawda, i taką dużą ma głowę, a zachowywali się jak idioci po prostu. Tak? Zamiast się nauczyć, że ten przysmak jest z większym prawdopodobieństwem za drugą niewybraną bramką i że należy przejść do drugiego pudełka, czy podejść do drugiej bramki, to zachowywali się w sposób no, dla gołębi, które po miesiącu nauczyły się, nabrały doświadczenia, że opłaca się zmienić bramkę. To ludzie, którzy bazowali na swojej inteligencji, na swojej intuicji, no, robili coś, co dla tych gołębi wydawało się głupie. Więc tutaj można powiedzieć, że mecz gołębie, ludzie 1-0 dla gołębi, tak? No oczywiście ci, którzy umieją posługiwać się poprawnie wzorem Bayesa, ja mam nadzieję, że wy już do tego grona po tym wykładzie będziecie należeć, jak najbardziej również mogą sobie przypisać te same zdolności.
co gołębie. Czyli widać z tego, że czasami warto wiedzieć więcej. Tak? No dobrze, i teraz ja jeszcze muszę podać końcowy wynik. O właśnie, końcowy wynik meczu jest taki. Tak? Bo to jest drugi gol dla wiedzy. Czyli opłaca się wiedzieć, a nie tylko zawsze ufać intuicji. Warto uczyć się rachunku prawdopodobieństwa. Dziękuję bardzo.